Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na warsztatach z biżuterii ekologicznej. Jest to nasze takie spotkanie, w których ja chciałbym Was zachęcić do tego, abyście sami tworzyli coś z odpadów, bo takie jest moje zamierzenie, żeby rzeczy, które mają iść do utylizacji, do spalenia, żebyśmy im dawali drugie życie. I dziś zajmiemy się wszelkiego rodzaju drutami, drucikami, no i tym podobnymi materiałami. Zachęcam Was, żebyście sami też później działali, wymyślali sobie różne formy, a zacznijmy może od takiego drobnego pokazu, żeby Was zachęcić. A mianowicie, co można takiego z takich zwykłych drucików, które bardzo często są w domu, stworzyć. Tu taki trochę fantazyjny pomysł z akcentami może folkowymi. No tu bardziej jest przewidziane to do kucia te elementy jeszcze, a tu mamy róże, jakaś taka zawieszka. No już coś bardziej będę to odkładał, bardziej w formie naszej tutaj góralskiej. Myślę, że się wszystkim dziewczynom i paniom spodobają. Korale, wszystko praktycznie poza koralikami zostało stworzone z odpadu, czyli ten drut tutaj modelowany tak, aby zamykać ten koral. No to wszystko było z naszych odpadów, tak jak powiedziałem. Później pokażę kolejne korale. Tamte były bardziej obłe, te są okrągłe. I jeszcze takie korale czarne. Również tutaj malowane, dlatego chciałem pokazać, tak samo drut wiązany, zawieszki na rękę. Co my tutaj jeszcze mamy? Wszelkiego rodzaju, moi drodzy, męskie, ciężkie zawieszki. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że to wszystko jest technika łączenia kółeczek. Tu mamy taką formę łączenia, tu mamy bardziej taką zygzakową. No to są już trudniejsze rzeczy, ale myślę, że po parunastu lekcjach jesteście w stanie bez problemu coś sobie takiego wykonywać. Dla naszych znajomych, którzy lubią ciężką muzykę, tu jeżdżą na motorach jednośladach, wszelkiego rodzaju łańcuchy. Tu taki łańcuch wymyślony przeze mnie, stylizowany, już go pokażę, ten może odsunę. Są one bardzo, bardzo mocne, gwarantuję Wam, naprawdę. Tak samo to, z taką ciupagą. Myślę, że kolega, który jeździ na motorze w jakimś klubie, no byłby zadowolony z takiego prezentu. Również łańcuszki drobne, drobne łańcuszki. Też własnoręcznie wykonujemy je. Tutaj jest taka technika. O tych różnych wzorach to na razie może nie będę mówił, natomiast będę tylko pokazywał. Jeden, drugi łańcuszek. No i jeszcze zawieszka taka, już połączenie z jakichś pereł, które gdzieś się tam rozsypały nam z różą. Myślę, że fajnie wygląda, prezentuje się na, jako, myślę, prezent przy jakichś uroczystościach dla mamy, dla naszej sympatii, dla małżonki. Fajna sprawa, a wykonana przez wasze ręce. Troszkę to dalej odsunę. Najważniejsze, moi drodzy, nie widzicie mnie, ale mam nadzieję, że słyszycie mnie dobrze i najważniejsze, żebyście widzieli moje dłonie, bo to będzie dzisiaj najważniejsze i będę cały czas starał się Wam mówić. Jeszcze tutaj jedna rzecz, żeby zanim przejdziemy już do głównego tematu, nawet można sobie ozdabiać jakieś rzeczne kamienie. My tu akurat mamy w górach różne te formy, bardzo ciekawe. Chodząc z moim psem, wyszukuję takich kamieni, później lakier bezbarwny, no i taki jakiś fantazyjny wzór. Dobra, no to moi drodzy, nasz materiał, jak się już domyśliliście, to jest drut.
Drut występuje w bardzo, bardzo różnych postaciach, moi mili. Są to druty z różnego rodzaju urządzeń, jak transformatory, jak jakieś silniki i tak dalej, i tak dalej. Drut, który występuje w kablach. Przypuszczam, że w każdym domu znajdziemy trochę drutu. Nie ma potrzeby, żeby to były jakieś nie wiadomo jakie kosmiczne wielkości. Ja tutaj tylko chcę pokazać różne rodzaje i kolory, z których można łączyć, komponować. No to już co wam fantazja podpowie, to są druty miedziane. One są specjalnie pokryte taką powierzchnią, aby w elektryce nie miała jakiejś tam styczności, a przez to mamy taki ciekawy kolor, tu również praktycznie jak złoto i fajnie, bo nie patnieje to, co nam robi srebro, wszystkie metale półszlachetne, że robią po tym na nim posadza patyna, ale z tym nie ma najmniejszego problemu. Od razu wam mówię, jeśli robicie coś z miedzi i za parę dni zrobi się to takie troszeczkę przyszarzałe, do Coca-Coli, do coli, do takich właśnie preparatów na noc i mamy piękną, błyszczącą powierzchnię. To też kolejny taki ciemny drut, który tu widzieliście. O, nawet tu pokażę, mam zaczętą taką bardzo drobną zawieszkę. Można wykorzystać do jakichś takich właśnie zawieszek. Są różnej grubości te druty, też ją odłożę. No i tu mamy drut mosiężny, on właśnie jest taki trochę spatyniały. Jego wystarczy przetrzeć papierem ściernym, bardzo drobnym i mamy już tak błyszczący drut. Albo tak jak powiedziałem, do coli i nam się wybłyszczy. Mamy już produkt nasz. Gdyby był problem jakimkolwiek drutem miedzianym, tak jak powiedziałem, warsztaty ekologiczne, ponieważ stosujemy odpady, czyli te kawałki, które nam gdzieś zostały, a jest ich na pewno w domu dość sporo. Natomiast gdyby nie było do jakiegokolwiek warsztatu elektrycznego, a największą skarbnicą wszelkiego rodzaju materiałów jest złomowisko, gdzie dosłownie za parę złotych możecie sobie kupić zapas drutu. Panowie wam pomogą, osoby, które tam pracują. To są bardzo życzliwi ludzie. Nie spotkałem się z tam, żeby ktoś nie chciał pomagać, współpracować. Coś wam zawsze takiego znajdą, co będziecie mieli co najmniej na pół roku albo nawet na rok do waszej zabawy. Ja traktuję to jako bardzo sympatyczne hobby, które mnie relaksuje. Więc materiał sobie już omówiliśmy, odłożę. Czym robimy? No bo samymi łapkami no niestety nie wykonamy tego wszystkiego, więc teraz zacznijmy od narzędzi, a konkretnie to jest taki zestaw, który jest praktycznie nam obowiązkowy, a zarazem, o może tak, najpotrzebniejszy i z niego zrobimy z tymi narzędziami zrobimy 80%, a może nawet więcej naszych pomysłów. Kleszcze półokrągłe, jak widzicie, nieduże. Starajmy się, ja tutaj będę robił z drutu aluminiowego, więc te narzędzia akurat, które tu dziś używam, one są troszkę większe, ale powiem wam szczerze, im mniejsze te narzędzia będziemy mieli, tym precyzyjniej nam to będzie wychodziło wszystko. Więc kleszcze półokrągłe, ja dwa rodzaje kleszczy stosuję. Później, gdy będziecie już robić w tym bardzo cienkim drucie, ja jeszcze raz pokażę. Tu na przykład mamy taki już naprawdę cienki drut. To tam było przed chwilą, nawet ten mały łańcuszek, postaram się go wydobyć. O, coś takiego. No akurat ten jest chyba z troszeczkę innego. No to wtedy polecam wam, żebyście sobie w kleszczach tych właśnie półokrągłych, albo jak można będzie drugie sobie przygotować, spiłowali pilniczkiem tą krawędź. O, myślę, że tak, gdyby coś mi uciekło z kamery, moi drodzy, ja tu mam zaznaczony punkt, ale no po prostu jeśli coś ucieknie, to was bardzo przepraszam. Tą krawędź, żebyście sobie spiłowali i wtedy można bez problemu już dociskać, nie kalecząc, bo te powierzchnie są one jednak powleczone taką substancją. Przy mocnym dociśnięciu może nam coś tam się odskrobowywać. Natomiast
do nauki na początek. Na razie te kleszcze może odłożę. Te trzy narzędzia, idealna sprawa. Przechodzimy do drugiego narzędzia, kleszcze do cięcia. Kleszcze do cięcia, popularne obcinaczki. Ja sobie tutaj je specjalnie zeszlifowałem, bo bardzo ważne będzie potem, żeby ta powierzchnia była równa cięcia, ale na początku jakiekolwiek, i tak jak mówię, małe, bo wy będziecie robić na pewno w cieńszym i polecam wam cieńszy drut, nie taki bardzo włoskowy, ale na przykład już tutaj taka grubość drutu jest bardzo dobra, on się podgina nam fajnie i można go fajnie też modelować. Także może być ciut grubszy. Tu bodajże jeszcze mam troszeczkę grubszy. Ja nawet odetnę kawałek, żeby wam pokazać. To są różnice naprawdę praktycznie mało co. Nawet może to jest to samo, ale nie, chyba ciut grubszy, które są, no, nie są aż tak bardzo znaczące na początku. Natomiast myślę, że cokolwiek będziecie mieli w domu, już będziemy działać. Kleszcze, tak jak powiedziałem, mam tu zeszlifowane. Wy będziecie pewno mieli te standardowe, więc tam będzie taki lekki ścin. Jeśli się wam uda, to też możecie na papierze ściernym sobie te kleszcze podszlifować. Bardzo fajnie się też sprawdzają obcinaczki do paznokci przy cieńszych, no przy grubych drutach, takich jak dziś będziemy robić, bo specjalnie chcę wam pokazać ten wyroby, no to nie za bardzo, natomiast przy tym już tych drobnych, co przed chwilą pokazywałem, doskonale obcinaczki do paznokci sobie radzą. No i coś, czego prawdopodobnie możecie nie mieć w domu, ale to musimy sobie załatwić, czyli okrągłe kleszcze. Tutaj też mam takie większe okrągłe kleszcze, natomiast im mniejsze, tym lepsze, fajnie się to wszystko będzie robić. Ok, jeszcze jak już ktoś jest naprawdę bardzo, bardzo wymagający, chce już działać profesjonalnie, to w sklepach już takich branżowych, profesjonalnych RTV można kupić kleszcze. Już tu praktycznie tu jest wyszlifowana tak powierzchnia, to jest do obcinania układów jakichś elektrycznych. No i wtedy to cięcie mamy idealne, tylko tak jak mówię, to jest wszystko do tych drobnych drutów. Dzisiaj będziemy robić z aluminium. I to z takiego grubszego aluminium, abyście mniej więcej widzieli, moi drodzy, jak najlepiej w kamerze, jak to sobie tworzyć. Zrobimy sobie coś takiego, żeby wam pokazać. To będziemy dokładnie robić. Takiej wielkości. No, może pełnić jakąś funkcję, o, zawieszki. Widzimy. To jest akurat nie na moją rękę, ale ja wam to pokażę teraz w ten sposób. O. I tak zakładamy. Spróbuję to rozciągnąć. Tu jest nasza łapka. Tu jest zapięcie. Zapięcie. No najlepiej to na ręce jednak wygląda. I mamy taką. O. Mamy taką zawieszkę. Możemy tutaj przesuwać. Ten zaczepik nasz daje nam to możliwości regulacji. Później już jak już będziecie profesjonalistami, to rozbudujecie sobie, tu można czymś zakończyć, jakąś perłą, jakąś ozdobą. Już wam pokażę ten łańcuszek. Jak dojdziecie do wprawy, może tak wyglądać. O, moi drodzy, jest on zrobiony. Może być jeszcze cieńszy. Tutaj też jest taki haczyk, może być jeszcze cieńszy. To już od waszej fantazji zależy, ale od czegoś musimy zacząć, więc jak powiedziałem, o proszę, mamy ją w całej okazałości. Jeszcze trzeba będzie przypiłować tą, to jest bardziej dla pokazania wam. No więc co, taki łańcuszek dzisiaj, od niego zacznijmy. Będziemy takiej wielkości to wszystko robić. I na razie myślę, moi drodzy, że oczka, to odłożę, oczka będą takie same, bo jak tutaj zauważyliście, mamy dużą ósemkę i mniejszą ósemkę. Dużą ósemkę i mniejszą ósemkę. Natomiast żeby zacząć, najprościej będziemy robić takie same ósemki, a potem je połączymy, bo bardzo ważna jest też metoda i sposób łączenia tych ósemek. A później powiem wam, jak można jeszcze z tym fantazjować. No to, moi drodzy,
Zaczynamy. Produkujemy nasz pierwszy wyrób naszej biżuterii ekologicznej. Widzimy, mamy tutaj taki kąt. O, może myślę, że widać to w kamerze. Teraz mam te obcinaczki, które mają płaską krawędź, więc uwaga, odcinam sobie to. Ciach. Pokazuję. I ten ścin, moi drodzy, odkładamy tak, żebyśmy te nasze obcięte rzeczy mieli cały czas pod kontrolą, bo jak będziemy później wyrzucać, to żeby nie daj Panie Boże nam gdzieś to jakieś nasze zwierzę domowe, tudzież jak będziemy robić w plenerze, bo można bez problemu to robić w plenerze, żeby zwierzak któryś nam to nie zjadł. Więc musimy te wszystkie drobinki mieć w jednym miejscu. Najlepiej mieć na to jakiś pojemniczek i do tego sobie wrzucać te odcinki. I teraz zaczynamy naszą pierwszą ósemkę. Ten drut wkładamy do naszych kleszczy okrągłych. Jak powiedziałem, ja tutaj używam specjalnie dużych kleszczy, tak, tak żeby troszeczkę wystawał koniec. Troszeczkę wystawał koniec. Myślę, że w kamerze to będzie teraz widać. I teraz uwaga, moi drodzy, pierwsza część w naszej ósemce zawijamy na kleszcze. Uwaga, widzicie, ja to robię bardzo, bardzo wolno, żebyście sobie to wszystko zapamiętali, ale myślę, że później jeszcze będzie można skorzystać, ponieważ ja tu zresztą przypomnę, później będę jeszcze 2 godziny na czacie, a materiał w tej chwili nagrywamy, żebyście mogli sobie spokojnie jeszcze do niego wrócić, jakby były jakiekolwiek problemy. Widzicie? I teraz zdejmujemy. I mamy już taką naszą ósemeczkę. Na razie wcale jeszcze nie musimy tak tutaj mocno dociągać, bo później będziemy łączyć te ósemki. Uwaga, teraz moi drodzy, robimy drugą część naszej ósemki. Wkładamy nasz drut do kleszczy, tak że ta powierzchnia tutaj dotyka naszej ósemki dolnej kleszczy. Znaczy to prawidłowo tak się nazywa, ale ja to nazwałem dolną kleszczą. I wykonujemy tą samą czynność, moi drodzy. Dokładnie tak samo. I zakładamy za to nasze pierwsze kółeczko. Widzimy to w ten sposób. Jeszcze raz mam, może przypomnę, od tej strony to kółeczko już dociskało. Przewracaliśmy przez naszą kleszczę i zrobiła się nam, teraz suniemy, sunęliśmy i zrobiła nam się ósemeczka. Teraz to widać. Mam ten nasz punkt najważniejszy. Ósemeczka. Teraz jak przycinamy? Przycinamy, moi drodzy, zawsze powierzchnią płaską. Na razie przy normalnych obcinaczkach no to nie będzie to takie aż ważne, ale później, bo wierzę w to, że będziecie chcieli się bawić z tym naszym metalem, z tym naszym drutem, bo to jest naprawdę świetna sprawa, relaksująca i można, jak widzieliście, różne rzeczy wykonywać samemu, więc tutaj obcinamy tą częścią płaską, ponieważ ten ogonek, tu zaraz to zobaczycie, dosuniemy, żeby nam się zrobiła jak najlepsza, najidealniejsza ósemka. Uwaga, tnę, moi drodzy, nad samym naszym punktem orientacyjnym, obciąłem. W ten sposób mamy pierwszą ósemkę gotową. Na razie ją odłożymy, nie dociągamy tą naszą ósemkę. Już mamy pierwszą, będziemy wykonywać kolejne, a będziemy dopiero dociągać przy składaniu. Czyli teraz uwaga, moi kochani. Obcinam ścin. To już może tak dokładnie, nawet gdybym uciekł, to już nie będzie takiego problemu. Dosuwam. Teraz patrzcie, jak to można szybko później będzie. Znaczy, szybko, jak już dojdziecie do wprawy, ale ja będę mówił, ale myślę, że teraz znacznie szybciej nam to pójdzie, bo już wiecie, o co chodzi. Nakładam na kleszcze. Zakręcam
Pierwsza część jest. Wiecie co dalej, tak? Dotykamy. Tu można zrobić sobie taki, o, widzicie, taką szczelinkę, żeby nam się potem dobrze zakręcało. Nakręcamy na kleszcze. Ciach. Druga ósemka jest. I pamiętajcie, jak obcinacie, to ten ogonek dłuższy, żeby on był na górze, bo tak będziecie mieli więcej problemów do obcięcia. A jak mamy ogonek na górze, to tylko dosuwamy kleszcze. Też trzeba uważnie, żeby sobie nie obciąć dwóch metalowych części. Bach, mamy następną ósemkę. I z tego drutu prawdopodobnie wyjdą nam trzy ósemki. A myślę, że takich ósemek zrobimy gdzieś koło 15, ale to jak zauważyliście, tutaj ścin zrzucamy na nasze miejsce. Już to będzie nam zdecydowanie szybciej szło. Na cyk. Ciach. Jakby uciekł z kamery, to dlatego, że przyspieszyłem, ale będę starał się jednak myśleć o tej kamerze. Ścin, który nam został, kawałek, odkładamy do naszego jakiegoś tam pojemniczka. Ja to odkładę tu z boku. Specjalnie przygotowałem sobie już taki zestaw drutów, żeby nie bawić się w odcinanie. Natomiast zaraz po wykonaniu naszego łańcuszka pokażę wam, jak wyprostować drut, bo będziemy robić kolczyk, żeby później powstały właśnie takie proste powierzchnie. No to, moi drodzy, tu mamy już trzy. Cięcie. To było akurat cięte zwykłymi kleszczami, więc i co? Lekko wysuwamy. Troszeczkę się oddalamy. Ósemeczka. Do dołu. Widzicie, moi drodzy, do dołu. Tu troszeczkę mamy szczelinkę. Teraz tak obracamy, żeby odciąć. Oj, ścin nam został. Żeby odciąć. Ciach. Czwarta. Ścin. Te łańcuchy to są takie, jak przecież nieraz robiliście na choinkę, więc tutaj myślę, że z tym wzorem nie będzie problemu, natomiast można go naprawdę bardzo rozbudowywać, co później powiem po zakończeniu, jakie można tam różne pomysły do... A zresztą wy będziecie mieli na pewno jeszcze lepsze te pomysły ode mnie. Dociskamy i pamiętacie, od góry. Prawie nam tutaj kleszcze dotykają dolnej powierzchni, więc będzie na pewno... Aha, ale sobie odciąłem. No, tak, odciąłem sobie drugą stroną kleszczy, ale to nic, bo obrócę i ten sam koniuszek, tak jak się mówi, a człowiek się czasami nie skoordynuje. Już mamy 5. No, tutaj nie ma takich znowu problemów, żeby potem tego nie uratować. Nakręcamy na kleszcze. Ciach. Nasze kółeczko do dołu. Zakręcamy mocno. Paluchami nawet poprawimy, żebym tego błędu nie powtórzył. Dosuwamy i teraz tą płaską powierzchnią tniemy. O, tam mu się tak fajnie przedtem ułożyło. I mamy kolejny. Kawałek druciku odkładamy. Biorę kolejny. Sami widzicie, że naprawdę to bardzo szybko to się wykonuje. Odcinam. Zakręcam. Do dołu. Zostaje nam mała powierzchnia. I następny cięcie
odwrotne. A, widzicie? Mamy kolejny ścin. Wsuwam, zakręcam. Co jest bardzo ważne, ja teraz tak, op, widzicie, odwrotnie, tak. Troszkę robię, żeby jak najwięcej, bo jeszcze mam parę rzeczy, chciałem wam pokazać, jak zrobić. Natomiast co jest bardzo ważne, byśmy jednak dokładnie to robili i na przykład jak zakręcamy na kleszczach, a już będziemy robić te małe rzeczy, już coraz mniejsze, to co pokazywałem, to żeby sobie określić, w którym miejscu co będziemy zakręcać, to później wam będę tłumaczył, co możemy tutaj takiego jeszcze fajnego dorzucić, żeby było ciekawe. Więc tak, cały czas kręcimy jak najbliżej tej strony, czyli uchwytu, i kręcimy i tak, i do dołu, cyk, i za siebie, i odetniemy. I teraz uwaga, może na razie tych oczek dużych zostawmy sobie tyle, odwrotnie dobrze było, zostawimy sobie tyle, ścin odkładamy. A tu teraz troszeczkę wam pokażę, co można już powymyślać, żeby ten łańcuszek stał się ciekawy. A mianowicie tak, odetniemy ścin. Tu robię standardowo, czyli robię duże oczko. Widzicie? A przesuwając kleszcze do szpica naszych kleszczy, widzicie, i kręcąc drugą część ósemki, o, popatrzcie, mamy już zupełnie coś innego, fantazyjnego, mamy taką ósemkę, z jedna część jest dosyć spora, a druga część jest malutka. Również bardzo fajnie to wychodzi, to pokazywałem na dużym łańcuszku, aby narobić sobie część ogniwek dużych, a część ogniwek tak samo, zaraz pokażę jak robimy mniejsze, dokładnie tak samo, czyli tylko zaznaczmy sobie gdzieś na przykład markerem na naszych kleszczach, żeby później były podobne te nasze ogniwka i dokładnie w tym miejscu zakręcajmy. Pyk. Widzicie, moi drodzy? Mniej więcej to było tu. No to zakręcam. I proszę. I już mamy ósemeczkę. Tylko zwróćcie uwagę, ta ósemeczka jest dużo mniejsza. I ona bardzo fajnie później podczas łączenia wygląda, że mamy tak. Tutaj rozepnę. Tutaj duża ósemka, tu malutka ósemka, tu duża, tu mała. Te, widzicie moi drodzy, części, te zarysy, aluminium jest bardzo miękkie i dobrze w aluminium wykonywać jakiekolwiek łączenia kleszczami gładkimi. Dobra, to teraz spróbujmy ten łańcuszek nasz połączyć, aby prawidłowo założyć tutaj nasz łańcuszek. Nie w tą stronę odginamy, jeszcze raz pokażę. Ale moi drodzy, odginamy do boku. Bok obojętny, czy do siebie, czy tak teraz, czy od siebie, ale zawsze do boku. Ja akurat większą siłę uważam, że jest, jeśli odginamy od siebie. No to teraz zakładamy jedno ogniwko. Bierzemy nasze kleszcze delikatnie i dosuwamy. Fajno, mamy tu jedno ogniwko. Teraz weźmiemy to małe ogniwko, które tam mieliśmy gdzieś przygotowane. Uwaga, zakładamy. Ciach. I teraz, moi drodzy, z automatu
zakładamy kolejne ogniwka, które mamy przygotowane. Jak widzicie, starajcie sobie zawsze tym zaczepkiem do góry. Jak dacie na dół, to wam będzie o uciekać. Zaczepek dajemy do góry i do dużego oczka. I kolejne ogniwko założone. Uwaga. Odgiąłem akurat teraz do siebie, ale popatrzcie, tu nam wpada ciach, to już kwestia, którą ręką co będziemy wykonywać, to już jest chyba najmniej znacząca. Teraz znowu akurat odgiąłem od siebie, tak, tutaj zrobiłem tak, bo już wiem, że będzie spadać, palcem przytrzymuję, ale wam radzę jednak obracać i ciach. No i teraz weźmy następne ogniwko, te zostawmy w takim razie, a będziemy tak, jak to zacząłem, od siebie ogniwko zakładam, dosuwam. Aluminium jest bardzo fajne, jeśli chodzi o takie sprawy, ponieważ jest miękki i można bardzo ładnie modelować, ale jest przez to zdrapliwy, że jakiekolwiek dociśnięcia mocniejsze odbijają się. Ten łańcuszek jest całkiem mocny. No, moi drodzy, widzicie, jednak używam jakiejś tam mojej siły i ten łańcuszek sobie daje rady, mimo że ma takie duże ogniwka od siebie. Ciach. Oczywiście jak wolicie, to można to robić kleszczami, czyli odginamy. Przy małych, moi drodzy, rozmiarach, a grubym drucie, jak tam były różne te łańcuszki, to jednak trzeba będzie kleszczami sobie podginać. No i trochę tam pomanewrować. No i teraz tak, mamy tu ostatnie ogniwko. Tą ósemkę taką, jak przygotowałem, była jedna mniejsza, jedna większa. No więc teraz zrobię odgięcie tej części mniejszej. Tu akurat mieliśmy mniejszą ósemkę też zrobioną, to żeby ją troszeczkę ciekawszy ten nasz wyrób był, założymy akurat właśnie za to. I teraz, jeśli odegniemy nie w bok, a tak jak mówię wam, że nie wolno, ale moi drodzy, tu musimy tak zrobić. Popatrzcie, ciach. To z tej naszej ósemki uzyskaliśmy haczyk. Widzimy haczyk. No i teraz nic prostszego. Zakładamy za koniec. Mamy zawieszkę, jeśli jest za duża, zakładamy gdzieś w połowie. Robi się nam ta część ozdobna. I ją możemy jeszcze na końcu jakiś dać koralik albo coś, to już jest wasza fantazja i wszystko. I teraz sobie tutaj dosunę, bo chcę wam pokazać, jak się wykonuje zawieszkę, która nam się, haczyk, który nam się za chwileczkę bardzo, bardzo przyda, a jest on najczęściej jednak stosowany na zakończeniu zawieszek. Tutaj wziąłem drut nowy. I o co chodzi? Ja to wam pokażę, a później sobie eksperymentujcie z długością już. Bierzemy drut, jakiś taki kawałeczek, jak duży łańcuszek, no to gdzieś może ten większy, dłuższy kawałeczek sobie odcinamy. To później wam samo będzie pokazywało, ile drutu na co potrzeba. Jak będziecie wykonywać łańcuszek i te oczka już będą fajne, no to wtedy jedno oczko wystarczy rozprostować, przymierzyć, zapisać sobie o taki wymiar i później naciąć tak jak ja tutaj mam przygotowane. I sobie robić, jak zrobić profesjonalny haczyk, taki jak później będziemy używać. A więc tak, teraz odginam drut od siebie, ale na kleszczach. Taki nam kąt powstał, jak widzicie. Następnie te kleszcze odkładam, biorę kleszcze okrągłe. I tak jak żeśmy robili, nawijam na kleszcze. Nawijam na kleszcze, tak lekko obracając kleszcze i rozginając, żeby powstała nam tutaj taka szparka.
Widzimy to w kamerze. Następnie tu zakładamy za ostatnie ogniwko, które to było haczykiem, ale w tej chwili zostało dalej ogniwkiem. I teraz uwaga, chwytamy kleszczami tak, aby to ogniwko tu było wolne i nawijamy na drut ten odcinek krótszy w ten sposób. Nawijamy. Jakbyśmy jakąś sprężynkę chcieli zrobić albo coś w tym stylu na ten drut. Ja może nawinę więcej, żeby to było bardzo, żeby to było po prostu widać. Następnie oczywiście naszymi kleszczami, tą powierzchnią, jak ja mam tu wyszlifowaną, więc do materiału, ciach, odcinam. Powstała nam taka fajna spiralka, bardzo fajna. I teraz chcemy zrobić profesjonalną zawieszkę. Czyli co dalej? Na paluchu odginamy sobie to w dół. O, możemy kleszczami, bo to już jest taki trochę twardszy drut, więc odginamy. Dalej można przesunąć. Stało nam coś takiego. A następnie znowu robimy manewr na kleszcze. Tutaj troszkę odsuwamy, dokładnie jak to nasze półkole. I moi drodzy, nakręcamy na kleszcze. Na kleszcze. Tutaj troszkę jeszcze przytnę ten kawałek, bo on mi wystaje. Udało się. O, jest prawie go nie widać. Powstał nam bardzo fajny haczyk. Żeby on był jeszcze bardziej taki fikuśny, to sobie go tutaj tak modelujemy. No i co? No i moi drodzy, bierzemy kleszcze. Zawsze pamiętajcie, tą stroną, którą chcemy mieć taki ładny, prosty odcinek, no to do materiału, do powierzchni, co zostaje. Tniemy i zobaczcie, mamy taki bardzo fajny, fikuśny haczyk, który za chwilę będzie jeszcze inną rolę pełnił. Nasza zawieszka jest gotowa. Proszę bardzo. Później, tak jak powiedziałem, dojdziecie do wprawy, zrobicie znacznie mniejszą. Zupełnie inaczej to wygląda. Inaczej się prezentuje. Przypominam, tutaj zastosowałem technikę większe oczko, mniejsze, tylko no, widać, że te większe już było troszkę ciężko mi na kleszczach zakręcać, bo jest dosyć gruby drut. Są, no nieznacznie, ale są mniejsze. I przejdziemy teraz do jeszcze jednego naszego tutaj pomysłu, który chciałbym dziś z wami zrealizować. To znaczy, jak zrobić sobie kolczyki dla siebie, jeśli to wykonuje jakaś dziewczyna czy kobieta, albo dla siostry, mamy swojej przyjaciółki, żony, no nie. W każdym bądź razie dla osoby, która nosi kolczyki. Uwaga, ja pokażę, już tutaj mam takie kolczyki zrobione, to są już takie bardziej, można powiedzieć, profesjonalnie zrobione te kolczyki, ale to też było w sumie instruktażowej. Może to być również taki, to też było tutaj, taki będziemy właśnie robić w formie instruktażowej, odsunę te. Pamiętajcie, żeby zawsze był jakiś pojemniczek na te nasze ścinki, bo żeby one nam nie później nie nabruździły. I taki kolczyk będziemy robić. Tylko słuchajcie, wielkość perełka nam też zostaje, natomiast tutaj musimy zastosować już bardzo cieniutkie druty, druciki. Będę w trakcie mówił, ale tak jak powiedziałem, to już wszystko sobie omówimy w trakcie. No to co, zaczynamy. Jak zabrać się za taki kolczyk? Przede wszystkim musimy mieć dość drutu, dużo drutu prostego i tak jak powiedziałem, pokażę wam, jak się ten drut prostuje. Tutaj mam kłębko takie pogięte drutu aluminiowego, z którego przed chwilą zrobiliśmy naszą zawieszkę. Można go prostować na takiej zasadzie, że prostujemy go w paluchach. Takie zawsze zgrubne prostowanie jest dobrze zrobić sobie w paluchach. No, myślę, że taki odcinek nam wystarczy.
odetnego tutaj. Odcinam. Akurat już nie było aż tak ważne, którą stronę. Natomiast jeśli go już chcemy bardzo fajnie wyprostować i jeszcze przy okazji troszeczkę wyczyścić, to używam ja do tego najczęściej ręcznika papierowego i albo mocno trzymając paluchami, albo chwytając sobie w kleszcze, moi drodzy, wykonuję ruch w kierunku, o, drugą stronę, to nic, to co spadło akurat jest nam za chwileczkę potrzebne, ale nic się nie potłukło, do końcówki. Do końcówki. Myślę, że będzie widać w kamerze. Raz, że on się nam prostuje. To dwa, drodzy moi, on się nam poleruje. Słuchajcie, im cięższy drut, tym łatwiej się będzie prostował. Nie chodzi nam tam o jakiś idealnie wyprostowany drut. Dlatego większe problemy są oczywiście z tymi grubszymi drutami, ale też można je bez problemu wypolerować, no tak jak powiedziałem, aluminium ma to do siebie, że brudzi. Robi się nam taki ładny, błyszczący, srebrny drucik, który posłuży nam jako kolczyk. Jeszcze go troszkę podprostuję, może dość, już też mamy czas ograniczony. I teraz to, co nam spadło, jakikolwiek dezodorant, cokolwiek, co jest obłe, jest okrągłe, wykorzystamy do zrobienia naszego kolczyka. No to uwaga, zaczynamy. Chwytamy sobie tutaj, tak od dołu, najlepiej oboma paluchami i nakręcamy. Staramy się to robić jak najdokładniej. Jak najdokładniej. Opa, aby to przybrało nam taki okrągły kształt. Jeszcze dociągamy, widzicie, dociągłem, żeby się to taka sprężyna nam robiła. O, myślę, że już mamy tą formę sprężyny. Widzicie, mam bardzo fajne kółeczka. Bardzo fajne. Naprawdę nam wyszły. No praktycznie jak srebro. Tu mam koniec akurat przycięty już do płaskiego kąta. Jaki to jest płaski kąt? Jeju, co ja wam mówię. Do kąta 90 stopni. Więc uwaga. Tniemy z drugiej strony. Staramy się, żeby to było jakby przedłużenie tej naszej linii. Naszej linii, widzicie tu, akurat posłużę się drucikiem, to będzie tak, że będzie to tam, o, pod kątem 90 stopni, płaskim kątem. No i uwaga, ciak i wybaczcie się, i już mamy praktycznie tą powierzchnię idealną. Możemy to jeszcze sobie pilniczkiem spiłować, żeby to już było jak najbardziej. Ja to jeszcze spróbuję dokładnie dociąć. O właśnie, bo krawędź. Pamiętajcie też, jak macie zeszlifowane kleszcze, żeby tą krawędzią ciąć płasko. Patrzcie, jak nam to fajnie wyszło. Już nawet gdybyśmy jakiegokolwiek kleju użyli, to mamy, oczywiście tu go troszeczkę można wyprostować w ten sposób. I już mamy wtedy gotowy kolczyk. Tutaj można w jakieś imadło i tak lekko ścisnąć, klejem kapnąć i mamy gotowy kolczyk. Ale my go troszeczkę tutaj rozbudujemy. To odłożymy. Można tu kolejny, o popatrzcie, kolejny sobie odciąć. No teraz tnę tak prawidłowo, kątem 90, już nie będę mówił jakim kątem. Mamy kolejny i tu już mamy ładnie obcięty. O, na razie odłóżmy. I teraz, moi drodzy, żeby go trochę tak urozmaicić, często w domu są jakieś perły, które coś się rozerwało, no i te perły tak sobie gonią po tym naszym jakimś pojemniku, gdzie mamy te ozdoby, albo po mamy pojemniku, zawsze się jakieś takie rozerwane korale znajdą. Tylko, moi drodzy, co jest bardzo ważne, żeby nam do tego otworu ten drut wszedł. I najlepiej, żeby było to luźno.
Widzicie. Mam tu też takie typowo drewniane korale. W związku z tym, że robimy w górach, w końcu to są nasze regionalne korale, to możemy je wykorzystać. One akurat są bardzo duże, tutaj mam otwór, tak jest wywiercony, ale bardzo łatwo nam tutaj wskakuje. I proszę, tu już mamy, jeśli damy jeszcze mniejsze dwa koraliki, tak jak tutaj mam, tutaj, przepraszam was, tutaj mam jakieś drewniane. Raz, że zrobi nam się to bardzo ciekawe, dwa, że jeszcze bardziej nam to przyblokuje. I oczywiście troszeczkę kleju. Już mamy pierwszą część naszego kolczyka folk, ale wykorzystajmy może tą perłę. Ona ma mniejszy otwór, dlatego łatwiej nam ją tutaj w tej chwili bez kleju będzie ogarniać. Proszę bardzo. Jak wiadomo, tutaj używam typowych odpadów, więc nie wszystkie te druciki są bardzo takie no, obłe. Już są niektóre przygniecione, więc do kolczyków proponowałbym, żebyście przejrzeli sobie materiał i wybierali te najlepsze odcinki. Tego miedzi, czy aluminium, czy mosiądzu. Bardzo fajnie to wtedy wychodzi, ale już mamy część kolczyka, więc działamy dalej. Wszedł do mnie kot. Następnie będzie nam potrzebne to, co już umiemy, czyli nasza ósemka. Uwaga. Ciach. Oczywiście robię to znacznie większe, moi drodzy, żebyście widzieli. Wy oczywiście będziecie robić to mniejsze. Nasza ósemka. Może ją trochę tu nawet zmniejszę, żeby taka fikuś nam była. No i to cięcie. I teraz co dalej? Więc tak, odginam tą część i zakładam na koralik, na nasz kolczyk. I uwaga, będziemy robić ostatnią część kolczyka. I teraz słuchajcie, ja to wykonam z drutu aluminiowego, grubego drutu, ale no sami dobrze wiecie, że otwory w uszach są bardzo małe, więc radziłbym wam na początek wykorzystywać, tak jak ja tutaj wykorzystałem, standardowe, gdzieś zakupione w sklepie, tu akurat połączyłem jakiś, nawet nie aluminiowym, ale te dwa kółeczka są mosiężne i tutaj jest standardowy kolczyk, właśnie w różnych takich sklepikach możemy kupić takie kolczyki. Natomiast jeśli chcecie sami taki kolczyk zrobić, to szukajcie jakiegoś bardzo cienkiego materiału, taki jak jest, dajmy na to, jakieś bardzo cienkie spinacze biurowe albo jakiś bardzo cienki drucik. Następnie no, wygotujcie ten drucik, no i później z niego robimy to zakończenie kolczyka. Jak zrobić zakończenie kolczyka? Jeszcze raz powtarzam, to co teraz wykonuję jest na potrzeby naszej prelekcji. Uczę was jak zrobić kolczyk, ale wy go musicie zrobić znacznie mniejszego. Ale trzeba się na czymś zacząć uczyć, no więc tak. Jak już przed chwilą robiliśmy nasz haczyk, tak samo tutaj zrobimy, odegniemy nasz drucik. Uwaga, odginamy, widzicie? A następnie nakręcimy go na kleszcze. Nakręcamy na kleszcze. I tradycyjnie
Muszę tu trochę mojego kota przesunąć. Tradycyjnie rozchylamy, robi się na ten, taka szpara, aby założyć nasz kolczyk. Teraz uwaga. Przekręcamy. Tośmy już robili przy haczyku wszystko. Dociskamy. Tu mamy luźną część. I proszę zwróćcie uwagę. Nakręcamy spiralkę. To samo już było robione przy haczyku. Nakręcamy spiralkę. Nakręcamy spiralkę. OK. Spiralka została zakręcona. Odcinamy. Uwaga, tnę. I modelujemy kształt kolczyka. Możemy sobie tu wziąć jakikolwiek kolczyk. O, akurat ten kolczyk jest zrobiony ze spinacza. Ten kolczyk to zakończenie, widzicie? Jest cały tutaj robiony, tu jest zamiast naszej ósemeczki kółeczko i zrobiony jest ze spinacza, z cienkiego spinacza biurowego. Więc teraz, tak jak widzimy w dół, wkładamy kleszcze, robimy zakręcenie na kleszcze i tak jak ma kolczyk, wygięcie do ucha, oczywiście kąt ścinu. I to nam tutaj wchodzi do ucha. Oczywiście, tak jak mówię, to musi być bardzo cienkie. Końcówka musi być przypiłowana. Tu też musi być przypiłowane. I widzicie w ten sposób, o, on jest niesklejony, ale jak go skleicie sobie, to wam się nic nie będzie przesuwał, ani nic nie będzie ruszał. Ja go tak dociągnę, o. Jeszcze przypominam, żeby tą perwę włożyć, to zawsze pamiętajcie, na boki odginamy, wkładamy perłę, a potem sobie odpowiednio modelujemy nasz kolczyk. No i po troszeczkę kleju i mamy okrągłe kolczyki, okrągły kolczyk gotowy. Tak samo wykonujemy też drugi kolczyk. No, czas pomału nam się żegnać. Było mi bardzo miło z wami. Chciałbym wam jeszcze pokazać różne kolczyki, które można samemu sobie zrobić, wykorzystując jakieś perły. Na przykład to jest w stylu naszym tutaj folk góralskim. Można połączyć. Akurat tu są kolale inne, mają zakończenia, ale można taki zestaw już sobie zrobić. Jest gotowy. Tutaj. I znowu takie kolczyki, moi kochani, pokażę wam a la folk. To jakieś kształty, nie wiem, z Bliskiego Wschodu bardziej. To jakiś kamień, też w formie kolczyka. Jeszcze jako ciekawostkę chciałbym wam pokazać, że drut naprawdę można do różnych rzeczy wykorzystywać. Tutaj z drutu aluminiowego, grubszego oczywiście, używając tylko młotka i takiego małego kowadełka, zrobiłem sobie jakiegoś takiego węża wodnego, coś w tym stylu. Tutaj mamy też, to jeszcze troszeczkę trzeba nad tym popracować, to wam jako ciekawostkę pokażę. No i moi drodzy, na dzisiejsze zajęcia to praktycznie tyle, co mogliśmy, mogłem dla was przygotować. Zachęcam was naprawdę do szperania
po mediach. Dużo, dużo tam jest fajnych pomysłów. Zaczynajcie od czegoś prostego, ponieważ może was później trochę zniechęcać, jeśli to będzie zbyt skomplikowane. Proste rzeczy parę razy wykonacie i będziecie sami zaskoczeni, jak fajnie to wygląda. Natomiast ja będę teraz około 2 godziny na czacie. Bardzo chętnie będę wam udzielał odpowiedzi, a myślę, że na kolejnych naszych spotkaniach pokażę wam właśnie, jak taką różę zrobić, jak zrobić bardzo fajny łańcuszek. Moi drodzy, już z poznanej techniki, którą dzisiaj poznaliśmy, zawijania, można zrobić taki właśnie łańcuszek i on jest naprawdę bardzo mocny. Mimo że to jest aluminium pokryte takim barwnikiem, to ten łańcuszek jest bardzo mocny i myślę, że fajnie wygląda. Tu też, akurat to też jest z drutu aluminiowego, tak jak wam pokazywałem te nasze potworki, jakieś węże wykute. Wszystko, no pobrudzony jestem, bo praca z aluminium zawsze ma to, że człowiek się troszkę dobrudzi. Płynu do naczyń, wszystko się zmywa fajnie, ale jest wielka satysfakcja, bo no jak widzicie, dosyć różne rzeczy żeśmy w ciągu tych 45 minut zrobili i mam nadzieję, że was wciągnę w to, abyśmy nie wyrzucali tych naszych odpadków, a próbowali być kreatywni i zrobić, jak to się mówi, coś z niczego. Wszystkim bardzo dziękuję. Do zobaczenia na kolejnych naszych warsztatach.